kolejne 100 tysięcy złotych na orkiestrę młodzieżową Kaprys. Młodzieżowa orkiestra Kaprys to orkiestra, która ćwiczy w sali w Wilnicach, w sali OSP. Pieniądze przeznaczone zostaną na ćwiczenia, przygotowanie młodego pokolenia do muzyki, ćwiczenia z młodzieżową orkiestrą Dentą, jak również koncert dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka. To już nie jest pierwszy projekt, więc widzimy, że Kaprys wpisał się w gminę, wpisał się w potrzeby muzyczne gminy Pruszków. Zbieranie podpisów, bo na tym to polega, oddawanie głosu przez mieszkańców, stało się już taką swoistą tradycją. Z racji tego, że działania orkiestry Kaprys jest akceptowalne w gminie Pruszków, jest taka potrzeba, jak powiedziałem wcześniej, gdzie zwieńczeniem tego projektu jest koncert dla seniorów, czyli znowu przy muzyce, pięknej muzyce orkiestry Kaprys, koncert dla dziadków i dla babci.